dla mnie puloberek? Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Ten krawat grochy i te pończochy, ten puloberek i jasynowerz. I strój sportowy już jest gotowy, przystępna cena, więc wiesz, a tu mam stóp piżamy lila. Gdy przyjdzie chwila na jakieś sobotnie sam na sam, w takiej piżamie tu pustu damie, przypadnie nawet zwykły tam. Te chusteczki, paseczki, jedwabne i zwykłe lino. Dla amanta, galanta, grubą ma spotkać się smok. A tu mam też dla męża pani prezent tani. Kamizeleczka lub ten pas, fasonik nowy, przeciwgrypowy, dla starszych panów coś w sam raz. Co mogę zapakować? Pulowerek, krawacik, chusteczka. Krawacik, chusteczka, proszę. Koszul. Pulowerek. Ależ lgną do niego te baby. Jak muchy do miodu, ale ten dział jest stale w oblężeniu. Szelma, z jakim wdziękiem to robi? O. Jeżeli tak dalej pójdzie, trzeba będzie rozszerzyć męski dział drobie. Obawiam się, że jest za mało poważna. Mój mąż nie jest taki młody. O, pardon. Sądząc po wyglądzie pani, myślałem właśnie, że to ktoś bardzo młody, dlatego wybrałem tak młodzieńczy puloverek. Złota młodzież kupuje tylko takie puloverki tuzinami, wagonami. Tak, ale mój mąż ma już przeszło 50 lat. Mając tak uroczą małżonkę, wygląda na pewno na 20. Więc jak, zapakować? Tak. Zapakować? Słuchajcie, kolego, o 11 spotkamy się u Lursa, a stamtąd pójdziemy na Redutę. Przyjdę z Janką. Tylko nie zróbcie kawałów. Servus. 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 Górna się dziś na trupa. Musowo, w Sylwestra to jest obowiązek społeczny. Ty gdzie spędzisz Sylwestra? Ja idę szaleć na Redutę. Panno Kaś? Pięknie spotkamy się dziś? Bardzo żałuję, panie Polku, ale jestem zarekwirowana na cały wieczór. Łono rodziny. No, no, pocieszy się pan. A więc szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Masz fraki, też nigdzie nie pójdziesz. Ale ja pójdę. Tracić głowę z powodu takiej bagatelki. Przecież ja tylko frak pożyczę. No, głowa do góry.
O tak. I daj buzi. I bądź zdrów. Dziękuję za pracę. Teraz krawat, biały krawacik, zawiążę sobie tralala. Thank you.
Powodzenia. Dużo ci. Ja bardzo panią przepraszam. Nic. Mógłbyś się trochę pospieszyć, kiedy cię żona prosi. O, ja też natychmiast, na jednej nodze. Wolałabym na dwóch nogach, ale pewniejszym krokiem. Po prostu oderwać cię od bufetu nie można. No, przesadzasz, Duszko. No, zresztą muszę. Obowiązki gospodarza. Są jeszcze inne obowiązki, prócz picia. Sądzę, że teraz już czas zapowiedzieć mój śpiew. Nie, no wiesz, może lepiej po kolacji. Ta publiczność jest bardziej poblażliwa. Mój drogi, tylko bez filozoficznych uwag. Teraz jest właśnie najodpowiedniejsza pora. Czuję się głosowo, co prawda, nieszczególnie. No ale to przejdzie, trema. A może masz rację. Śpiewaj przed kolacją. Przyspieszmy tę katastrofę. Te atrakcje. Dowcipny. Proszę Państwa, małżonka moja nie dała się przeblagać, małżonka moja dała się ublagać gronu megalomanów, melomanów i uświetni dzisiejszy wieczór szeregiem pieśni i piosenek. A potem poproszą na kolację i wtedy czeka nas dopiero prawdziwa uda. Uczta czeka nas teraz, ale uczta dumą. To moja mama. Pani wybaczy, ale mówiąc babsztyl, miałem na myśli tę panią, która będzie akompaniować. Tam przy fortepianie? Tak. To moja ciocia. Ciocia? Bardzo miła ciocia. Taka ciocia. Ciuciuncia. Przepraszam. Widaciu, nie denerwuj się. Więc teraz mi to mówisz, że nie chcesz mnie i rzucisz, że dziś się wreszcie budzisz z mojej mocy takiej zupy. Juziu, to się tak prędko nie skończy. Ona na jednym tangu nie poprzestanie. Chodźmy na jednego, na jedyniaczek. Hey!
Bucik. Ale śpiewa. Nie daj Boże, co? Ale to nic, zaraz się skończy. Co, koniak? Nie. Daj Boże. Kochamy, chcę ci to mówić co dzień. Kochamy, tęsknotu twych śnień. Ciebie patrzymy, ciebie pan lubi. Pan lubi śpiew. Ale tylko w gramofonie. A dlaczego tylko w gramofonie? Bo każdej chwili mogę go przerwać. Idź, nie wracaj, chcę zapomnieć o wszystkim, co mi było kochanym i bliskim. Kiedy przymykasz oczy, jestem w twojej mocy. O, Maria, ty będziesz mój. Polisz? I am American, sir. A, sir. A tu gdzieś był, sir. Tu gdzieś, może dalej jest, nie wiem. What is your mind about this lady was singing? She was terrible. Panie, pan może mu do jutra, ja nie rozumiem po angielsku. We have a nice party, nice drinks. We don't drink in America. There is prohibition. A, prohibicja w Ameryce. Yes, sir, yes. To rozumiem. Ale u nas w Warszawie można wszystko dostać. Oh, so. I śledzik, wódeczka do tego i winko. Kto jest ten pan? Przepraszam, pan pozwoli. Pan radca Ciapkiewicz, pan... To mój! Jak? No Mojski, Mojski. Mojski. Chwileczka. Czekaj, że może Helmoński. Ależ naturalnie. Przecież ja go od razu nie poznałam. A jak go miałaś poznać, kiedy go nigdy nie widziałaś? Ale mój, i naturalnie, że go widziałam i to w różnych pozach. Co? Nie no, Helusiu, co ty mówisz? No jak to? Wszystkie pisma są pełne jego fotografii. Radca Helmoński jest teraz bohaterem dnia. Zaraz się o tym przekonasz. O, proszę. Radca Helmoński, który powrócił niedawno do kraju z Ameryki. Helmoński. Radca Helmoński. Z Ameryki. I bardzo bogaty. Wielka figura. Czy to ten, co... No tak, ten sam z Ameryki. Przeprowadził pożyczkę. Ekscelencja, wielka figura. Tak, tak. Mama powiedziała, że wasza ekscelencja jest to inkognito. Kto? No pan, przecież to pan. Ja? No pan, przecież to pan. A tak. Tak, rzeczywiście, no, naturalnie. W pierwszej chwili nie poznałem, ale, ale teraz poznaję się doskonale, to... Do you speak English? Czasami, ale ja wolę po polsku. Na duże jest pan wiele przystojniejszy niż na fotografii. Widocznie jestem niefotogeniczny. O, niech pan nam coś opowie o Ameryce. O, tak, tak, o Ameryce. Ekscelencjo? Za chwilę zaczną grać. Czy mogę prosić? A z rozkoszą, naturalnie. Dziękuję bardzo. Zaprosić do tańca. Pana pierwszy raz mawiać. O, pani Dalio, to nie ładnie.
tak ukrywać przed najbliższymi przyjaciółmi. A se, to nie ładne. Nie rozumiem zupełnie. Ależ pani Dario, wiemy doskonale, wiemy jeszcze więcej, się domyślamy. Tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Taki talent, taki geniusz. Tak, no, robiłam, co mogłam. Tylko wie pani, dzisiaj jestem nie przy głosie. No, pani tak, ale ja mówię o nim. O kim? O radcy Helmoński. Taka figura, taki krezus. Radca Helmoński? O tak, tak, to nasz dawny znajomy. Znam go od dziecka. To jest on mnie znał od dziecka. Ja w ogóle znamy się od dzieci. I nic nam droga pani nie mówiła. Ale pani prosił o tajemnicę. Winszuję. Bardzo szczerze winszuję. Piękna z nich będzie para. Nie mam pojęcia, o kim ona mówi. Radca Helmoński? To taki. Ale wygląda bardzo komilku. Bardzo, bardzo. Tak przetańczyłbym całe życie. Pan u nas po raz pierwszy. Aha, tak się jakoś dziwnie złożyło. Ale teraz pan u nas będzie bywał częściej. O, wątpię. Tam, skąd pan wrócił, musi być zupełnie inne życie. A tak, zupełnie inne. Podobno u nas strasznie drogo. Nie. To przesada. Obniżyliśmy nawet ceny ostatnio. No u nas tak, ale ja mówię o Ameryce. A, Ameryce. O, bardzo. Bardzo drogo. Para butów, $100. Butelka wódki. W ogóle nie ma prohibicji. Ale w Warszawie czuje się pan dobrze. Och, przebajecznie, zwłaszcza dziś. Ten pan Helmański, prawdaż? No i jaki człowiek, co za inteligencja. Nic dziwnego, człowiek z takiej rodziny. Jego babka pochodzi z tej linii z Bourbonów, więc poniekąd skoriacony z moją rodziną. Ach, to nieprzeciętny człowiek, no i wielki malarz. A, pardon, o kim mowa? O naszym gościu, malarzu Helmońskim. Malarz Helmoński? Dawno nie żyje. Jak to nie żyje? Przecież przed chwilą tańczył za nią. No tak, to jest radca wojski. No więc co, radca nie może malować? Przepraszam, wejdź na warto. Pozwolisz. Wiesz, że ty masz niesamowite pomysły. Spraszasz jakichś obcych ludzi, a ja potem muszę zmyślać niestworzone historie. No w tym masz przecież kolosalną rutynę. Chyba nieprędko znów się spotkamy. Dlaczego? Nie wątpię, że pan teraz będzie u nas częstym gościem. Poza tym, codziennie bywam w kawiarni, o 5:00 w Adrii. I ja mógłbym... Mógłby pan się tam zjawić przypadkiem. O, przypadkiem będę jutro czekał na pewno. Dobrze? Czy to chodzi? Jutro o 5:00. Podobno minister. Minister. Ekscelencja. Ekscelencja. I podobno bardzo bogaty. Kochany radcu, ty, który przez ocean, na oceanie. Dla oceanu! Nie przepłyniesz tego oceanu. Ja powiem. Ekscelencjo, zaszczyt, który w dniu dzisiejszym spotkał mój skromny domek... Ale źle mówisz, czekaj, ja powiem. No tak, dobrze, proszę. Ekscelencjo, chodźmy na budeczkę. Na budeczkę, na budeczkę, na budeczkę, na budeczkę. Kto? Pan radca Helmoński. Prosimy radca!
Szanowni państwo, pozwólcie! Ekscelencja niech nam żyje! Piękne jest życie. Ale drogie. Panie D., czy był pan kiedyś zakochany? Owszem. Ale tak od pierwszego wejrzenia? Jak to? No niby, że nie znaleźć, poznaleźć i zakochaleś się. Chyba nie. A szkoda. Ach, to cudowna rzecz. Oj, dziś, oj, dziś. Dziś mam o 5:00 randkę. Randkę. La, la, la. La, la, la. Bardzo rozmowny to pan nie jest. To zależy. W tej chwili na przykład milczę. Bo co? Bo za dużo miałbym pani do powiedzenia. A za krótko się znamy, żeby... O, moja ulubiona piosenka. A zna pani słowa tej piosenki? Nie. Dziwna rzecz, jak te słowa zgadzają się właśnie z tym wszystkim, co chciałbym powiedzieć. No, słucham. Rozumie mu się miech twój, królewno. Nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w sercu wrę. Wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie ile miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Bardzo ładne słowa. Skarbi uczucia cicho drzemią w nie. I niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać lesomych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz życie ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Tyle miłości znajdziesz w sercu me. Znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie. I niestety nie przeginą. Chciałbym ci dać lesomych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem
ofiaruję ci, nim zginą tyle miłości. Ludzie się patrzą. Ach, co mnie teraz ludzie obchodzą? Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Odpowiedniego znaleźć. Tandę tu przyzwyczajony jestem za granicą pomać, w Londynie. Tak, ale wie pan, do Londynu trochę za daleko, więc może byśmy tutaj poszukali. A, absolutnie, absolutnie nic nie ma. Puzynku? Państwo wybaczą, ale pan kierownik, pan minister mnie wzywa. W tej chwili, panie ministrze. Wobec tego nie będziemy panu przeszkadzali. Pan do nas zadzwoni któregoś dnia. O, na pewno zadzwoni. Bardzo prosimy. Bardzo, bardzo będziemy radzić. Tak. Przepraszam. Do widzenia. Bardzo prosimy. Do widzenia. Do widzenia, moje uszanowanie. Polecam się nas. Co ja wygaduję? Ładnie tu pan zachwalał nasz towar. Same śmiecie? Sztuczny jedwab? Tandeta? Co to ma znaczyć? Mówiłem o konkurencji. A i dlatego radził pan kupować gdzie indziej. A od kiedy to ja jestem ministrem, co? Co to ma znaczyć? Kwiny? A jeszcze jedno. Właśnie o tym chciałem z panem pomówić. Więc na razie przenoszę pana do damskiego oddziału. Tam fraków nie ma. So much. Kocham cię. Co? Nic. Tłumaczę to, co na ekranie mówię. Czy ja państwu nie przeszkadzam? Nie. Jutro będzie pan chyba u nas na fajce. O, niestety. O 5 nie jestem jeszcze wolny.
Zamykamy, to jest, pracujemy do 7. O ile wiem, w ministerstwach pracują tylko do 3. A w ministerstwach tak, ale ja jeszcze mam z ministrem 4-godzinną konferencję. 4-godzinną konferencję? Tak, wie pani, niecie minister jąka się, więc zanim wystęka, o co mu chodzi, mijają godziny. Więc skróci pan konferencję. No. Chyba, że pan nie chce mnie widzieć. Panno Aniu, ja panią nie chcę widzieć? Raczej wolę słońca nie oglądać. Czy ja państwu nie przeszkadzam? A wie pani, że tak. Więc jutro u nas czekam. Ależ na pewno przyjdę. Choćbym miał dostać dymisję. No i co? Nic. Tłumaczyłem babsztylowi, że jestem obłożnie chory, że mam gorączki 80 stopni w cieniu i nie chcę mnie zwolnić. Widocznie przeczuwa jakąś randkę i nie wierzy panu. A jeżeli mam nawet randkę, no chyba mam prawo, nie? Ale nie w godzinach pracy, a, panie Jurku. Pracy, pracy, pracy. Serce nie sługa. Panno Kaziu, ja tam muszę być opiony. Przecież i pani kochała. Czasami. No więc widzi pani. Wobec tego musi mi pani dopomóc. Zaraz to niech pani słucha. Co panu jest? Nie, nic. Jakaś drobna szkarlatynka, albo co najwyżej początek dżumy. Puls 126, a język w trąbkę się zwija. O, ale to nic. Zaraz po śmierci przejdzie. Proszę natychmiast jechać do domu. O, nie. Wykluczone. Zostanę, to mój obowiązek. Wytrwam na posterunku. Jak żołnierz na placówce, umieram za firmę. Proszę w tej chwili do łóżka. Aspiryna, chinina i doktor. A doktor w proszku czy w oplatku? W oplatku. To jest co ja mówię. Odprowadzę pana. Dobrze. Mam jaśnie pana zameldować? Jerzy Czarmoński. Nie. Sekunda. Jak to ja się nazywam? Aha, Chełmoński. Od Herzego. Co ja mówię? Radca z Ameryki. No? Chełmoński, radca z Ameryki. Spostrzeżeń, największą ochotę do zabawy zdradza zawsze lysy. A słyszeliście państwo? Jasimecka już wyszła za tego Karola. Nie, co ty? Tak, już po ślubie. Takiego zięcia trudno komuś zazdrościć. Mnie powinni byli zapytać. Znam tego smarkacza z resursy. Darmozjad. Utracił się lekko duch.
A co najważniejsze, nie ma pojęcia o brydżu. No, nasza Ania, zapiemy badać przez lupę. Musi być dobrze urodzonym, mieć stanowisko, no i majątek. Te trzy warunki przede wszystkim. A następnie... A następnie piki. Piki, piki, dobrze, grajmy. Panie Jurku, czemu pan tak nagle posmutniał? Jakoś sam nie wiem. Widocznie źle się czuję. Bardzo było mi miło, ale niestety będę musiał państwa pożegnać. Ale mówiłam pani, żeby odsłonić boki. No jakżeż mogę odsłaniać boki? No, prosiłam pana, żeby pan dobił na stół. No tak, ale co to, pan raz wychodzi? O, jaka szkoda, już? No widzisz, Aniu, widocznie nudziłaś pana radcę. Źle pan wierzam, co mogłam, ale pan Helmoński jest zmęczony. Nie tyle zmęczony, ile doprawdy źle się dzisiaj czuję, więc... No tak, no w takim razie rzeczywiście lepiej, żeby pan odpoczął. Bo inaczej gotów pan nie przyjść jutro na wenta. Wenta? Nie rozumiem. O, widzę, że pan rzeczywiście się czuje, bo jakoś radca traci pamięć. Jak to, nie czytał pan gazet? A tak, rzeczywiście. No nie będę państwu przeszkadzał. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ależ ty grasz, jest. I takiego durnia mam pod ręką. Jaśnie panu już lepiej. Czuję się znacznie gorzej niż przy wyjściu. Macie w domu dzisiejszą gazetę? Musi być dobrze urodzony, mieć stanowisko i musi być bogaty. Moje uszanowanie panu radcy. A, moje uszanowanie, moje uszanowanie. Nareszcie wrócił pan radcy. A, wróciłem. Wczoraj wróciłem. Co słychać u pani? Wszystko dobrze. Bardzo przepraszam. Pani pozwoli? Pan radca Chełmoński, pani dyrektorowa Porecka. Bardzo mi miło. Ja
René. Wyobrażałam sobie pana zupełnie inaczej. Prawda, Aniu? A wolno wiedzieć jak? No wie pan, bywają czasem takie podobieństwa. Przepraszam panią bardzo. Pan radca pozwoli, że przedstawię resztę towarzystwa. A, owszem, owszem. Tak. Pardon. Pan radca Chełmoński, pan dyrektor Tesso. My się znamy doskonale. Świetnie, że z Chicago. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, bardzo. Mamo, co to znaczy? Ty, pato. Więc to jest radca Chełmoński. Nie pojmuję. W takim razie, kto jest tamten? Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Kocha, lubi, szanuje, nie chce. Co nie chce? Kocha, lubi, szanuje. Dlaczego oblicza pan te groszki? Aha, patrzę, czy którego z nich nie brak. No wie pan, od pewnego czasu stał się pan dziwnie zamyślony. Zamiast wzdychać i przewracać oczami, lepiej niech pan zejdzie na dół dekorować wystawę wiosenną. O. Nie chcę. Jak tu nie chcę? A nie, ja chcę, tylko tu wypadło nie chcę. Tu. Kocha? I od tego czasu nie widziałaś go więcej? Nie. To dziwne. Nic nie rozumiem. Bardzo przykra historia. Gdzie on może być? Szlafroczki w tej chwili przyniosę. Czy mogę służyć? Chciałam obejrzeć pończochy jedwabne, tak jak na wystawie. Proszę bardzo, polecam te z fildekosową piętą. Bardzo mocne. Po praniu będzie pani z nich bardzo zadowolona. Wczoraj jedna z klientek kupiła 7 tuzinów jednakowego ko... Przyniosą szlafroczki. Powiedziałem? Tak, sklamałem. Sklamałem, ale ja to pani wszystko wytłumaczę. No, przepraszam pana, ja w tej byłam pierwsza. O, pani wybaczy, ale ta pani dla mnie jest najpierwsza, najważniejsza, naj... Ale to panią nic nie obchodzi. Pertynent. Panie Jurku, jaka jest ty na tego pytania? Proszę nie zawracać mi teraz głowy pulowerki, nie żadną ceną. Panno Ani, ja pani to wszystko wytłumaczę, to nie moja wina, ale tu nie... Oczywiście to było podłe, nikcze to udawanie, ale zawdzięczając temu mogłem panią widywać. I to było ponad moje siły rozwiać od razu całą tę bajkę, ten sen o szczęściu. Teraz, kiedy pani wie już wszystko, teraz może... Kiedy nie gardzę. Nawet pani nie gardzi. Dlaczego nawet? No, nie. Wcale nie. Jak to? Nie gniewa się pani? Nie wiem. Thank you.
Znaczy pańskie zachowanie? To tak, klientka chciała zwiedzić, więc uważam za swój obowiązek. Jeździć z nią windą 60 razy w górę i w dół, w górę i w dół. No niestety, puk nie chodzi, puk nie chodzi. Co to chwiny? No kto trzeba mieć tupę? O, a propos. Choć mam dopiero naście lat, lecz serce me jak glas. Nie kochało ani raz, a powinno choćby raz. Dotychczas byłem wolny ptak, co z zakochanych drwi. Aż tu nagle, patrzcie, ginę, bowiem serce padły mi. Złociste włoski i nosek boski, kapryśny wyraz słodkich ust. Bajeczne nogi i uśmiech ulogi, już na mej twarzy, bo to mój gust, już jestem druhta karmetyczna, seksapeliczna, po prostu cudo i wesoła. I niezawodnie, najgorszą zbrodnię, popełnić dla niej byłby brat. Mnie cynika, ta dzika, na większość w nocy i dnie. Bylem glazem, tym razem ja marzę i widzę wysienie. I kocham te złociste włoski i nosek boski, kapryśny wyraz, słodki ust. Bądź mądry zamień się teraz w kamień, kiedy masz właśnie na nią gust. Musimy z tobą mówić poważnie. To znaczy, mama pomówi, a my posłuchamy. Mój drogi, i poproszę cię, też do wcipu. Uprzedzałam, że rozmowa będzie poważna. Aniu, my mamy długi. Dużo długów. Dużo dużych długów. My? Myślałaś, że te karteczki na meblach to dla ozdoby, co? Gdyby nie moja głowa, już dawno bylibyśmy na bruku. No, no. Nie no, no, tylko tak. Tak. Skoro nie mamy nic, w takim razie bez przeszkód mogę wyjść za mąż za... Ależ naturalnie, że możesz. Moje drogie dziecko. Moja rozsądna córko, naturalnie, że możesz wyjść za mąż. No widzisz, jak ty jej nie znasz. Nie znasz charakteru i rozsądku własnej córki. Oczywiście ma to wszystko po mnie. Więc nie tylko możesz, ale musisz wyjść za mąż. Musisz zrobić świetną partię. Musisz wyjść za mąż bogato, bardzo bogato. Bogato? Ale nie bogato. I tym samym wyratować rodziców z nadskraju przepaści. No i szczęśliwie właśnie takiego męża znaleźliśmy. Znaleźliście? Znasz go oczywiście. Och, jestem nawet pewna, że go pokochasz. To pan Krach. Kracht! No widzisz, płaczę? Nie płaczę. Zemdlałem? Nie zemdlałem. Proszę.
złością musi tchnąć każdy szczegół wyprawy. Wszystko, co zaraz po ślubie otoczy dwoje młodych, te dwa serca w jeden rytm bijące, musi być różowe, piękne. Każdy szczegół, najdrobniejszy szczególik, musi być radosny. O, pani dobrodziejko, należy dla nowożeńcy wybierać rzeczy najsubtelniejsze, najpiękniejsze, bo małżeństwo to jest... Ale pan pozwoli. Proszę bardzo. Przepraszam, to z tej strony. O tak, tu jest przód. Ślicznie, bardzo ładnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale Zosieńko, jesteś głuptasek. A przedtem nie skończył. Pan mówił, małżeństwo to jest... Największa hańba ludzkości. Za pieniądz, za perspektywę sytego brzucha, oddaje się dziewczynę pierwszemu lepszemu chamowi. Proszę, proszę, niech pani stroi swoją córeczkę dla swojego przyszłego zięciulka. Co, żadnego ale. I zapewne bogaty musi być dzień, co? Bo za biednego tak prędko się nie wydaje. Dla niego te koronki, te krepne szyjni, o, nigdy w życiu niedoczekanie. Młodzi po ślubie zostają w Warszawie? A my no, my no. Zaraz wyjeżdżają w podróż poślubną. Naturalnie Nizza, Monte Carlo, Paryż. Nie wyobraża pani sobie, jaki on jest w niej zakochany. Nic tylko się patrzy w jej oczy i wzdycha. Och, to niefortunny pomysł. I ja jestem tego zdania, oni zupełnie do siebie nie pasują. Ależ ja mówię o tej sukni. A ja myślałam, że o małżeństwie. No wie pani. Ania świetno robi partię i jest bardzo szczęśliwa. No pomyśleć, Nizza, Monte Carlo, Paryż. Ach, jest bardzo szczęśliwa, bardzo.
wszyscy zazdroszczą. Nie ma czego, moja prawda. Taki bogaty. Taki przystojny. Taki zawiesisty w sobie. I taki w panience zakochany okropność. Tak, okropność. Panienka musi być bardzo szczęśliwa. Tak. Muszę być szczęśliwą. Oprócz tego mogę szanownemu panu jeszcze polecić meble wybitnie nowoczesne. Proszę do następnego pokoju. Proszę zwrócić tylko uwagę na to łóżko. Model Miss Tanget. Materac niezniszczalny, potrójnie sprężynowany, a oddziaływanie psychiczne wprost odmładzające. Następnie proszę, zademonstruję państwu chlubę naszych wyrobów. Proszę, szafa antisekwestr. Żaden komornik nie może jej zafantować. Pieczęcie nie trzymają się na politurze. Nasz wynalazek. Następnie proszę, tam widzimy biureczko. Proszę bardzo. Coś zupełnie nowego w swoim rodzaju. Biurko stół, fason kryzys. Bardzo nadaje się do przechowywania bezwartościowych akcji, protestowanej weksli, no i nakazów płatniczych. Bardzo pomysłowe meble. Tak, widzę. Później wybierzmy. Musimy chwilę zaczekać. Umówiłem się z moją narzeczoną. Niech ona decyduje. Proszę was. Zapowiadasz się na pantofluza? Czy być może? Nie radzę, nie radzę. Kobiety należy trzymać krótko. Jak najkrócej. Chociaż z drugiej strony należy uwzględniać zawsze dobry gust kochającej kobiety. Tak? Być może. Ale nikt pana o to nie pytał. W takim razie... Pardon. I ja, i pantoflarz? Owszem, aż do chwili, kiedy wykulą posag na stół. Potem zobaczymy. A co do mebli, niech wybiera ta strona, która będzie płacić. Prawda? A co zrobisz z bandą? Bandę? Przeczekam miodowy miesiąc, a potem będzie po ręku. Tyś to spryt urządził. Ja myślę. Nareszcie popłacę wszystkie moje długi. A czy poredcy mają tyle pieniędzy? Poredcy? Niepotrzebnie słyszą naszą rozmowę. A. Państwo się znają? Znają. Więc posag wybulą, prawda? Co to ma znaczyć? A mebelki ta strofa? Skandal. Chwileczka. A Wanda będzie pod ręką, co? Otóż nie będzie pod ręką. Milczeć! O, pardon! Ten fotelik sprzedany. Thank you.
Co się stało? Stało się to, że wiem wszystko. Niech się pani wstydzi. Sprzedawać córkę za pieniądze. Panie, jak pan śmie tak mówić? A jak pan śmie to robić? Ty wiesz, za kogo chcieli ciebie wydać? Za jakiegoś pana, jakże on się nazywa ten pan? Pan Kracht. Pan Kracht, pan szubrawiec, pan kanalia powinien się nazywać. Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść. Chwileczka. Po pierwsze, on nie ma ani grosza. Co? Tak. A po drugie, liczy na posag Ani. Na czas. Co za ludzie. Wody. To zaraz, to później. Więc co, panie? Wiecie, ma jakąś wandę pod ręką. To straszne. Teraz wiecie już wszystko. Ale dobrze wam tak. Chcieliście oszukać własne dziecko? Teraz sami jesteście oszukani. Skąd pan ma te wiadomości? Sam mi to powiedział. Panie, dziękuję panu. Pan uratował moją córkę. Nie pańską córkę, tylko moją miłość. To tak. Teraz rozumiem. Pan kłamie. To wszystko jest podła intryga. Moja córka dla pana. Co się pan przeli? Proszę opuścić ten dom. Mamo, ale ja pójdę za nim. Głupie dziecko. A pana żegnam. To tak? To teściowa już zaczyna. Teściowa? No to ja wam pokażę. Własność skarbowa. Teraz rozumiem. Wszystko skarbowe. I pan Kracht miał to wszystko wykupić. Ho, ho, ho. Biedna Ania, chcieli z ciebie zrobić kapitał obrotowy. No, ale skoro tak jest, skoro jesteś uboga, pardon, skoro jesteśmy, że się tak wyrażę, na jednej stopie majątkowej, ja może zostać moją żoną. Ale nie tylko mogę, bardzo chcę. Chcę. Pieniędzy nie mam, ale możesz liczyć na wszystko, co można dostać na rad. Proszę pana, panie Jurku. Co pan tu robi? Gonię, szukam pana po całym mieście. Co się stało? Zaklinam pana, niech pan wróci do nas z powrotem. A, wykluczone. Zresztą teraz nie mam czasu na rozmowy, jestem bardzo zajęty. Ale ja błagam pana na wszystkie świętości. Panie Jureczku, nie Jureczku, interes zupełnie upada, zupełnie nie idzie. Krawaty nie mają żadnego powodzenia. Klientki dopytują się o pana od rana do wieczora, bez przerwy. Wykluczone. My podwyższymy panu pensję. Nie. Podwójnie. Nie. Potrójnie. Nie. Poczwórnie. Nie. Popiąćcie. Dobrze. Ale pod warunkiem. Aha, jakim? Żeby pan sobie raz nareszcie porządnie przykleił swoją peruczkę. Tylko to? Tylko to. Prawdopodobnie kochają się.
duszy zebrało się mej, tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno.